Freddy i Miś. Nos do góry, śmiej się w głos, śmiej się nawet gdy chce kabryścić los, a przykład możesz wziąć z dwóch pasów dwóch. I nie miej w nosie much już nigdy, nigdy więcej, nigdy więcej, i śmiej się za dwóch. Dom z dala od domu. Życie Misia jest wspaniałe. Miś wędruje przez dni całe. Ale każda polna ścieżka wiedzie go, gdzie Edi mieszka. Papa! Dokąd się wybierasz, Edi? Wyprowadzam się. Ty? Ale dlaczego? Tata mówi, że hałasuje. Jak mam się bawić w odkrywce świata, jeśli nie wolno mi krzyczeć? No, może mógłbyś krzyczeć ciszej. Umiesz krzyknąć, widzę ziemię! Po cichu? No tak, chyba masz rację. Albo cicho zawołać, załoga, stać! Już dobrze, już rozumiem. Albo, uwaga, słoń! Gdzie? Och, tak, jasne. I zamieniłem salon w dżunglę. Co? Zmieniłeś. Jestem odkrywcą. No tak. Jeśli nie wolno mi się bawić, wyprowadzam się. Na zawsze. Więc ty mówisz poważnie? Oczywiście. Mama się zgodziła. W porządku. Dobrze. Mogę iść z tobą? Pewnie. Pomożesz mi nosić bagaże? I już nigdy przenigdy nie wrócę do domu. Nigdy. Edi! Tak, mamo? Co się dzieje? Mama upiekła nam ciastka. W drogę idziemy. Ale dokąd idziemy, Edi? Tutaj. Miło tu. O, Misiu, leżysz na mojej stopie. Przepraszam, Edi. Siedzisz na mojej lewej łapie. O, przepraszam, Misiu. O, chcesz ciastko? Smaczne. Czy to nie wspaniałe? Tylko ty i ja. Tak. Żadnych lekcji do odrabiania i mój tata nie zrzędzi. Tak. Misiu, sypiesz mi okruchy na głowę. Uważaj! Przepraszam, Edi. Najwyższy czas wyruszyć na wyprawę. Dobrze, panie odkrywco. Dokąd się wybierzemy? Do dżungli, do Afryki! Przywitajmy się z małpką. One lubią banany, prawda? Wspinamy się! Wspinamy się! Za rzekę! Za rzekę! A co teraz będziemy robili? Poszukamy ukrytego skarbu. Jak to? Zobaczysz, ze mną! Ukryty skarb!
Ukryty skarb. To chyba najfajniejsza wyprawa odkrywcza w moim życiu. Jest! Tajemnicze pudełko na ciasteczka. Tylko dwa magiczne ciastka. Podzielimy się. No i co teraz zrobimy? Nie mamy już ciastek. Tak, ale one były magiczne. Dzięki nim znajdziemy coś do jedzenia. Na przykład chłodną rybkę. Upał w tej dżungli. Dobrze. Biegun północny. Jej. Chodźmy na ryby. Umieram z głodu. Ja też. Ale gdzie jest woda, Eddie? Nie widzę jej. Zobaczysz. Proszę bardzo, najfajniejszy przerędel na świecie. Tak, tylko skąd weźmiemy wędkę? Co powiesz na to? O, ta chorągiewka wyznacza biegun. Z tego nie można robić wędki. O, co to było? To niedźwiedź polarny. Co go rozgniewało? Co ten niedźwiedź mówi, misiu? Nie znam języka polarnego, znam brunatny. Ale cokolwiek mówi, brzmi to groźnie. Wracaj do namiotu. Ty też. Szybko, misiu, szybko! Wciąż tu jest! I co teraz zrobimy? Sam nie wiem. Chciałbym, żeby tata tu był. Ja też. On wiedziałby, co zrobić. Eddie, jesteś tam? Tata! Ojej! W porządku? Teraz tak. Jak namiot? A, świetny. Mama twierdzi, że chcesz zamieszkać w namiocie. To prawda? Nie mówiłem, że namiot musi stać na dworze, prawda? Macie ochotę na pizzę, chłopaki? Tak! Najszczęśliwszy moment każdej podróży to ten, kiedy wracasz do domu. Kiedy zjecie pizzę, proszę posprzątać ten bałagan w salonie, panie odkrywco. Tak, tato. W dżungli i w Arktyce Białej, na wyprawie każdej śmiałej, myślimy po kryjomu, by wrócić do domu. Dokąd wybierzemy się jutro? Słyszałem, że gdzieś istnieje misiowa wyspa. Chyba zmyślasz. Serio? Ta pizza jest pyszna. Może znajdziemy pizzową wyspę? Tak, byłoby świetnie. Jesteś głuptasem. Przyganiał kocioł garnkowi. Będziesz to jadł? Przysuń bliżej. Ten kawałek jest dla ciebie.